Drodzy widzowie, w tym rozpoczętym już 2022 roku życzę nam wszystkim, byśmy skutecznie budowali Imperium Prawdy. Projekt globalistów, który nazwałam Imperium Klausa Schwaba, opiera się na kłamstwie i to jest jego największa słabość. Musi generować kolejne kłamstwa, żeby przykryć te poprzednie. Tylko poprzez kłamstwo są w stanie utrzymać pod kontrolą rzeszy ludzi. Jedynym środkiem na to, by ten stan rzeczy zmienić, jest prawda. Jest przylgnięcie do prawdy i szukanie prawdy. Wymaga to często wielkiego samozaparcia, gdyż może się okazać, że to, w co do tej pory wierzyliśmy, nie jest prawdą i musimy umieć to odrzucić. Musimy umieć poskrobić nasze własne ego. Musimy umieć podporządkować nasze ego temu, co wynika z prawdy, bo tylko na prawdzie można budować prawdziwy ład, tylko prawda daje rzeczywiście sprawiedliwy porządek społeczny. Szukanie prawdy nie jest łatwym zadaniem. Wymaga, tak jak powiedziałam, dużego samozaparcia, wymaga bardzo dużej dyscypliny intelektualnej, bardzo dużej motywacji do tego, żeby wszystko sprawdzać, żeby weryfikować każde źródło, żeby szukać zawsze argumentów za i przeciw, żeby nie ulegać żadnym sugestiom, podpowiedziom, perswazjom. Nie jest to łatwe. Wymaga samozaparcia i dyscypliny, ale to jedyna droga do tego, żeby budować rzeczywiście sprawiedliwy ład. Życzę więc nam wszystkim, żeby ten rozpoczęty rok był początkiem takiego właśnie wspólnego budowania Imperium Prawdy, które każdy zacznie budować od siebie. Każdy zacznie od siebie w swoim najbliższym otoczeniu. Wbrew pozorom więcej nie trzeba i to jest naprawdę bardzo dużo. Jeszcze raz wszystkiego najlepszego w 2022 roku.